Walizki o wadze? Walizki o wadze 150 kg, dwa razy. Dwa razy, czyli 300. Tak. Oponka, którą trzymamy w tym momencie, to? Opona waży 340 kg. I trzeci, ostatni element tej morderczej, przyznaj, konkurencji wiązanej, to będzie jest przetaczanie taczek, czy też przenoszenie taczek. I one ważą? Ważą po 300 kg. Można powiedzieć, że prawdziwa masakra i to taka, ojojoj, grubo z grubej. Jedna z najcięższych wiązanych konkurencji. Jak się przed nią czujesz, powiedz, tak szybko? No, ciężko będzie. Postaram się zrobić wszystko. Zapraszamy do kolejnej konkurencji dzisiejszych mistrzostw Polski Strongman Team Poland. Już się okazało się, że w dniu dzisiejszym organizator bardzo zadbał o to, aby nie wszystkim zawodnikom ta sztuka się udała. Konkurencja związana, tak jak widzimy, dwa takie elementy, walizki, tak naprawdę są to resory od ciężarówki. 151 kg dokładnie ważył każdy. A tacy, co, że tak powiem, bardziej rozeznani fanie strongmana będą pamiętali, jak z tymi walizkami jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu, maszerował Mariusz Kudzianowski, bo to właśnie jego sprzęt. No i tak jak... Idę na cały, nie? Tak jak zrobił, tak jak zapowiedział, tak nie zrobił niestety. Chodzi mi tutaj oczywiście o Grzegorza Wiśniewskiego, co nie znaczy na pewno, że oczywiście nie chciał. Wystartował z walizkami, natomiast nie był w stanie dokończyć, czyli przejść całych 20 metrów. Zwróćmy uwagę, jak ta konkurencja oddziela tych zawodników naprawdę bardzo, bardzo silnych. No ale z drugiej strony nie można powiedzieć, że brakuje sił zawodów, które nie wykonują. No może po prostu walizki to jeszcze szczególnie niesione z takiego dołu. No to nie była mocna konkurencja, która też zastopowała kilku z nich i nie pozwalała wykonywać dalszych elementów. W momencie widzimy Tomasza Kowala przy oponie, a do wykonania była 6 obrotów, to mu oponą dodatku jeszcze na piasku. Gdyby organizator zdecydował się to przenieść na ten beton, pewnie byłoby dużo łatwiej, no ale tu chodziło o to, żeby dużo łatwiej nie było. Krzysztof Przywilicki szukał tam jeszcze gdzieś jakiegoś złotego środka między tymi walizkami. Tam również technikę wykonania właśnie przetaczania opony i widać, że Tomasz bardzo fajnie planuje sobie wykonanie całej konkurencji, jeżeli się chodzi o planowanie wysiłku, czyli tak dokładnie to rozplanował. Nie śmieszy się, wie, że musi to wykonać w 100%, jeżeli ma się z tym liczyć, wie, że taczki to jest jego mocna strona. No i teraz będzie miał okazję przyspieszyć 300 kg. Cała konstrukcja, to jak widzimy, na końcu dociążona talerzami, z tym trzeba dobrnąć do samego końca. W tym momencie to jest pierwszy zawodnik, który kończy w 100%. To można powiedzieć, trzy etapy na raz. Jeszcze tak dawno te wszystkie konkurencje widzieliśmy, można powiedzieć, osobno, czyli walizki 20 metrów z takim obciążeniem, to była konkurencja na czas i koniec, no a tutaj trzy elementy. Gateryjny. Byłeś, że tak powiem, świadomy tego, że to kończysz, bo widzieliśmy twoich poprzedników i wyglądało jak ten sprzęt był po prostu zaczarowany. A wychodzisz i zaczynasz po prostu tym wszystkim biegać. No cóż, udało mi się skończyć tą konkurencję. Nie było łatwo, no ale w końcu są to Mistrzostwa Polski. Dziękuję wam bardzo serdecznie za gorący doping. Czuję się to naprawdę jak w domu. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Na spokojnie. Powodzenia. Czekaj! Dwóch kolegów w tym momencie stoją naprzeciwko siebie. Co było słychać? I jakże to sympatycznie. A to powodzenie na pewno się przyda. Rafał Korbelarz versus Mateusz Baron. Można powiedzieć, że taki prawie bratobójczy pojedynek. No i w tym pierwszym etapie widzimy, kto dominował w walizkach. Zobacz, jak to będzie wyglądało teraz z tą oponą. No pierwszy przy niej wybił się oczywiście Mateusz Baron. Czyżby miał chrapkę, aby wygrać w tej konkurencji? Na pewno jeżeli chce zwiększyć swoją przewagę punktową, to musi o tym pomyśleć, albowiem w pierwszej konkurencji, przypomnijmy, Mateusz był niestety szósty. Ku zdziwieniu wszystkich. Będzie wszystko jasne, co za konkurencję zdominował. O całą długość ostatniego etapu. Wygrywa oczywiście ten pojedynek bezpośredni Mateusz.
tym momencie dołącza jeszcze Kobiel, czyli Rafał Kobylarz. Słuchajcie, mnie z nich przede wszystkim bardzo, bardzo żona. Zobaczcie, jak wygląda, jak przemawia do was zmęczony człowiek. Mateusz, ty wiesz, który jesteś w tej konkurencji już? Pierwszy, ale mam kilka organizatora, to jest lekka przesada. Oczywiście szybki komentarz Mateusza, to jest lekka przesada, kilka słów dla organizatora. Chodziło oczywiście o tę konkurencję, on ją wygrał, ale wie doskonale, że to było coś niesamowitego, zaliczyć te wszystkie trzy etapy. A dokładnie Mateusz potrzebował na to 50 sekund, 72 sekundy. Drugi w tej konkurencji jest Rafał Kobylarz i trzeci Tomasz Kowal. Trzech zawodników, którzy zaliczają tę konkurencję. I klasyfikacja po czterech konkurencjach na prowadzeniu z dorobkiem 21 punktów. Rafał Kobylarz, Mateusz Dawny, Tomasz Kowal po 18 punktów. Już za chwileczkę przedostatnia konkurencja dzisiejszych Mistrzostw Polski i ze mną para, która to wszystko rozpoczyna. Chłopacy, na pewno jesteście już po prostu bardzo zmęczeni, prawda? O tak, wyjątkowo ciężkie zawody. Dajemy się wszystko, ale jak widać młode wilki napierają ostro. Chyba czas na zmianę dyscypliny. Andrzej, na kulturystykę, że tak zapytam? Myślę, że tak. Chyba większe szanse będę miał. Jak widać konkurencja rośnie, ale... No na razie jeszcze się nie poddaję, zobaczymy jak będzie dalej. Trzymajcie za mnie kciuki. Ja w imieniu oczywiście wszystkich, którzy to oglądają, chciałbym powiedzieć, że my wolimy Ciebie jednak jako Strongmana oglądać, wiesz, naprawdę. Ja też siebie wolę, ale no niestety. Latka lecą. Tak jest. Krzysztof, a Ty jak tam się czujesz przed tą konkurencją? To jest piąta konkurencja i te trzy ostatnie chyba najtrudniejsze w dniu dzisiejszym, prawda? Zobaczymy, dam z siebie wszystko, na co będziemy stać. Jak to było ostatnim razem? Który się udało na jaką wysokość? Dwa. Dwa na samą górę. 10 schodków. Jak będzie dzisiaj? Spróbujemy to powtórzyć albo lepiej. Trudno prorokować, prawda, jeszcze przed tym. Słuchajcie, bardzo gorąco w dniu dzisiejszym, ale chyba ta temperatura tylko pomaga, prawda? No na pewno jesteśmy rozgrzani, damy z siebie wszystko. Zobaczmy to wszystko dokładnie. Dawaj, widać sędziego, który to rozpoczyna w tym momencie. Piąta konkurencja, czyli schody. Krzysztof Przybyliński i pierwszy element, 225 kg, 5 stopni półmetrowych dokładnie, z którymi trzeba sobie poradzić. W tym momencie 250 kg, które dokładnie ma drugie obciążenie, drugie kowadło, jak się mówi potocznie, no to ten właśnie przedmiot. Krzysztof zapowiedział, że postara się powtórzyć swój wynik z poprzednich zawodów, czyli skrabać się z tymi dwoma kowadełkami na samą górę. Zobaczmy w tym momencie. Krzysiek Widzianek po prawej stronie delikatnie odsapnął. Czyżby te plecy po tych walizkach, jakże ciężkich w dniu dzisiejszym, z którymi tak walczył dziennie, Krzysztof jednak dały się znaki, spowodują, że jednak no, nie będzie mógł spełnić swojej obietnicy. Andrzej Zieleniecki natomiast w tym momencie jest na samej górze. No i Krzysztof teraz na pewno zmotywowany tym, co zobaczył. Ale jednak nie. Widzę, że gotowi już są zawodnicy, a więc Wizek sędziego. No i kolejna para, Tomasz Kowal. A mamy w tym momencie i naprzeciwko Grzesiu Wiśniewskim. Niesamowicie szybki w tej konkurencji jest Tomasz Kowal i to trzeba to podkreślić za każdym razem. Świetnie technicznie i po raz kolejny zwróćcie Państwu uwagę, że mimo, że nie ma dużego wzrostu, nie ma jakichś specjalnych butów na koturnach, radzi sobie z tym świetnie. 275 kg, ostatnie obciążenie, najcięższe, z którym teraz właśnie Tomasz melduje się na samej górze w rewelacyjnym czasie. Tomasz Kowal! I on zameldował się z całym tym ciężarem na samej górze. Gotowi? Mateusz Baron. Który w tym momencie, drodzy Państwo, tak bardzo chciał, żeby gdzieś delikatnie niestety pogubił się w tej konkurencji. Chodzi mi oczywiście o technikę. A tutaj dodatkowo jeszcze zaczęły Mateuszowi przeszkadzać skurcze prosty grzbietu. Naprzeciwko oczywiście Rafał Kobylarz, który po raz kolejny pokazuje sobie po sobie ten kunszt mistrzowski. Robi to wszystko świetnie, dokładnie. Nie szarpie tymi ciężarami, tak jakby po prostu wyobraził sobie przed konkurencją, zaplanował, a potem po prostu realizował to już. I to w świetnym stylu. Mateusz
wyrównuje wynik poprzedniego, czyli melduje się z tymi dwoma na samej górze, z tymi odrażnikami. Natomiast widać to wszystko strasznie, po prostu się naciągnęło i boli. Tydzień temu na treningu naciągnął prawy podwórny i teraz właśnie mi się odezwał. No niestety nie kontynuuję tej konkurencji, bo zdrowie w tej chwili jest ważniejsze. Tomasz Kowal, najszybszy w schodach, 34 sekundy 12 setnych. Rafał Koperasz to drugi zawodnik, który ukończył ją w 100%, 42-21 w klasyfikacji punktów. Na tabeli ogólnej wygląda to tak, że 26 punktów ma Rafał Koperasz, 24 Tomasz Kowal, który tą konkurencję na pewno bardzo dużo zyskał, i 21 Mateusz Baron. Ostatnia konkurencja dla dzisiejszego, można powiedzieć, konkurencja finałowa za ładunek kul. A ja w tym momencie przykucłem sobie przy tej, która bardzo często sprawia najwięcej problemów zawodnikom. To jest szósta konkurencja, zawodnicy są już naprawdę bardzo zmęczeni. Sami zobaczcie, jak to będzie wyglądało w dniu dzisiejszym. Mistrzostwa Polski, Strongman Team Poland, no i w tym momencie ścisły finał. Oczywiście dlatego, że ta konkurencja decyduje o wszystkich zawodach, które wychodzą według miejsc, jakie zajęli w tej tabeli punktów ogólnych. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie każdego z nich będzie gdzieś tak troszeczkę od końca. Andrzej Zielniewski, który przeważnie z uwagi na swoje bicepsy gdzieś tam kontuzowane wcześniej, przeważnie tej konkurencji nie wychodził. Tutaj pokusił się, widać, że naprawdę w tym dniu bardzo, bardzo chciał i walczył z tymi ciężarami niesamowicie. Natomiast gdzieś tutaj brakuje, no jednak brakuje troszkę i też tego, że po prostu pewnie Andrzej tej konkurencji no po prostu nie trenuje. Andrzeja to już można powiedzieć jest odpoczynek i nagrośmy brawami. Andrzej Zieleniecki w tym momencie... Zobaczmy na fakt, że jest to ostatnia konkurencja, a ci wszyscy zawodnicy doskonale już zdają sobie sprawę, kto na jakim miejscu jest i z jakim dorobkiem punktów. No i oczywiście przez długość startów znają się na tyle, że wiedzą na co kogo stać. Zwróćcie Państwo uwagę. 10 z tego, co dobrze pamiętam, wysokość tego pierwszego postumentu, na który trzeba załadować kurę 130 kg. Musi wylądować tam na samej górze. Kilka tylko centymetrów niższy jest drugi podest. Niektórzy zawodnicy tej konkurencji wkładają sobie drugi dokładnie na bark, dopiero z niego zarzucają na te specjalnie przygotowane protesty. Natomiast tutaj Krzysztof Szybiński, mam wrażenie, że no tak jednak nie poradzi sobie z tym drugą kulą, z którą raczej sobie radził. Widzieliśmy go czasami, rewendował się z trzecią tam na samej górze. No szkoda, ale oczywiście zrozumiałe z uwagi na wykonane wcześniejsze czy ciężkie konkurencje. No i Grzesiu Wiśniewski, tu będzie dużo, dużo trudu włożone w to, o jeszcze dodatkowo pomoc twarzą, żeby tą kulę umiejscowić, bo już najwyższy zawodnik. Troszkę szkoda, że no brakuje takiego końcowego szlifu, jeżeli chodzi o technikę Grzesiowi, bo dużo tych konkurencji, gdyby naprawdę wyglądał dobrze technicznie, to byłoby dużo, dużo lepiej, ale to oczywiście jeszcze wszystko przed nim. Żeby ta druga kula również zatrzymała tego zawodnika. No i chyba jest po prostu brakuje sił gdzieś tam w świecie. Mateusz Baron! Zobaczmy Mateusza Barona i jego naciągnięte proste grzbiety. Jeżeli oczywiście jest tak jak mówię, to tutaj w tej konkurencji powinny się również one odezwać. Albowiem tę drugą część wykonania tego całego elementu zarzucania. A to już takie odjęcie, jak widzimy, do tyłu. A tutaj jeszcze dodatkowo Mateusz tak bardzo robił to szybko i tak bardzo chciał, że kilka takich niepotrzebnych błędów, które się na pewno zaczną w tym czasie. No właśnie. Moi drodzy, głośniej! Jednak było wam strasznie plecy. Widzieliśmy Mateusza nieraz, jak tą konkurencję kończy, to w świetnym czasie rywalizując często właśnie z Tomaszem Kowalem o ten czas najlepszy i z Rafałem Kowalem czy z Krzysztofem Radziwem.